Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przygód o małym czarodzieju. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Jak widzicie, mamy mecz Quidditcha. Wow, jaka widownia. Powiem wam, że złapanie tego bączka nie jest wcale takie proste, jak mi się wydawało. On tak niby sobie niepozornie lata, ale złapać go to nie jest za proste. Dobra, proszę się wyłączyć. Hop. Dobra, Harry, gonimy to. Okej, ruszyliśmy. No, słap to, o Jezus. Jest, dało się, ja cię kręcę. Nie, nie złapałem tego. O, nie wierzę. Łożesz tu. Co za głupi bączek. Gdzie to jest? Hello? Kamera? No co za mały badziew, no? Bądź, chodź tutaj, chodź. No, czemu on go nie złapał? Ojej, gdzie... No! No ale klikłem, czemu to nie działa? Spacja, skocz, kliknąłem. Jest, udało się, dobra, mamy to. Jak widzicie, nie jest takie proste złapanie tego kurde bączka, ale udało się, na szczęście mamy go. Tylko teraz Harry czasem go nie wypuść, bo jak go wypuścisz, to ja już drugi raz go łapać nie będę. No, chyba mamy go. Oh yeah, udało się. Harry Potter, the youngest seeker in the history of Hogwarts, had won the Quidditch match. Okej, wracamy do Hagwardu. Siema Hermiona, co tam słychać?
Ha, oglądała mnie, kurczę, ale fajnie. Aha, na trzecie piętro mamy wejść. No dobra, to chodźmy na trzecie piętro. Śmigamy tam. To czemu ona mi to gada? Nie mogła tego sama sprawdzić. Dobra, ale zobaczymy. Nie ma to tamto, tylko jak tam się wchodzi na to trzecie piętro, tutaj chyba tędy. Siema chłopcy, co tam? A nie, oni gdzieś tam, to chyba muszę za nimi iść. Ej, poczekajcie na mnie, ej ziomki! Ej, ja już biegnę, poczekajcie, poczekajcie! Dobra, ale co, oni tu weszli, a tu nic tu nie ma kompletnie. Czekajcie, tu coś się święci, ja to zaraz wyczaję. Tego nie mogę? Tu też nie mogę. Ale tu mi się coś chyba otwarło, tak? Otwarło czy otworzyło? Otworzyło. O, fasolki. Dobra. Ale w sumie z powodu paru fasolek nie wiem, czy tutaj się opłacało iść. A nie, jednak coś tu jest, patrzcie. Ha, nasi chłopcy. Siema. Jasne, mamy nawet ponad 100, jakbyście chcieli. Jakaś karta fajna będzie za to? O, super, dzięki wielkie. Dobra, mamy kolejną kartę do kolekcji. Ogólnie nie wiem, co te karty dają. Jeżeli wiecie, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Bo ja na razie póki co je zbieram, ale za bardzo nie wiem, co z nimi zrobić. Dobra, możemy chyba stąd już iść. A dokładnie musimy się udać na trzecie piętro. Nie wiem, gdzie to trzecie piętro dalej jest. Chyba jakimiś schodami do góry by trzeba było iść, zapewne. Tu jest save, dobra, mamy save'a. I teraz chyba do góry musimy iść, okej. No zobaczmy, czy dobra droga. Czy może niekoniecznie. Chyba tak, chyba jesteśmy na samej górze. Mamy animację, o jest ten. Zapomniałem, jak on się teraz nazywał. Kurde, Snake? Tak, profesor Snake to jest, nie? Chyba tak. Jakiś taki krzywy idzie chłopak, jakby mu dysk wyskoczył. Dobra, jesteśmy na trzecim. Wow, did you see that? Widziałem to, stary. Just came out of the forbidden corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. Jak tu mam wejść? Co tam tak krzyczy? Better tell me on the run. We'll be late for our defense against dark arts lesson. Aha, no dobra. Skoro tak mówisz, to idźmy na ten. Na zajęcia. Today we learn to illuminate dark magic with the Lumos spell. Watch my wand. Watch my wand. Hold down the mouse button and repeat the... No, powiem ci, że z tą sesją tyle, no to będzie ciężko zrobić, stary. Naprawdę, uwierz mi.
Będzie 50? 50 jest, nawet 70. Oj, 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 oj. That was a shaky effort, Mr. Potter. Do practice. No dobra, dawaj, 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 dawaj. And again, Mr. Potter, let's see what you can do. Z gracją to teraz zrobimy. Nawet 85, patrzcie, nie jest najgorzej. Coraz lepiej mi to wychodzi. Well done, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. Try again, Mr. Potter. Nie wierzę, ile będzie? Wow, 97, ja cię kręcę. To chyba mój najlepszy wynik, jak gram w tą grę. No. 15 points for Gryffindor. Try again, Mr. Potter. No, ile będzie, ile będzie? 99, wow! Well done, Mr. Potter. Ile dostamy? 20 points for Gryffindor. Jest! Pięknie, 4x4, 50 punktów dla Gryffindoru i o to chodziło właśnie. Elegancko. O nie, teraz znowu będziemy robić jakieś ćwiczenia. Ja się boję, co mnie tu znowu spotka. You may begin the Lumos challenge to practice the spell. Lumos. Follow me, Mr. Potter. Dobra, idę. Hold down the mouse button to aim the spell. To cast Lumos, let go of the button. You may practice on that gargoyle. Aha, ale on taki spokojny jest. That's obudził się. Bright, isn't it? Now you can cross the chasm and collect your champion stars. To jest masakra. Aha, czyli on ogólnie robi mi schody, tak? Takie przejście mi robi. No to fajnie. Miło z jego strony. Dobra, ale gdzie mam teraz iść? Tam jest gwiazdka. Czy on tu jakiś siedzi? Nie, tutaj nie ma nikogo. Więc chyba musimy iść tędy najprawdopodobniej. Tu mamy Lipendo. Lipendo! Jedno. Lipendo! Drugie. Aha, tu mi się otwarły drzwi, dobra. No to zobaczmy, co tu mamy ciekawego. A, jest nasz ziomek. Lumos. O tak. On tak hucha, tak. Dobre to jest, podoba mi się strasznie. Dobra, mamy chyba przejście zrobione. Teraz musimy iść tędy, tu prawdopodobnie wyjdziemy do góry. Takie mam, taką mam nadzieję. To są jakieś schody? Schody tu niekoniecznie są, ale jest nasz koleś. Dobra. No i co on tu zrobił? Schody, tak? Do góry. Ja tam niby mam wyskoczyć. Chyba żartujesz. Dobrze, że to można tak wskoczyć. Dobra, jeszcze jeden. Albo dwa. Nie wiem. Nie, jeden jeszcze, dobra. Później już tylko trzeba doskoczyć do. No do czego? Do ściany. Idziesz, Harry, idziesz. Jest druga gwiazdka. W sumie mamy dwie, dobra. Parę fasolek na pewno się przyda. Szkoda, że tu żadnej żaby nie ma po drodze, bo by mi się taka żaba jedna przydała z życiem. Nie wiem, czemu tak mało mam.
Czy to po Quidditchu mi tak mało zostało, czy to już wcześniej już tak miałem? Nie wiem, teraz nie pamiętam. Dobra. Cyk, zapisujemy grę. Lecimy dalej. Oj, dobrze, 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 Harry. Dobrze, świetnie, dasz radę, maleńki, dasz radę. Hop! Jest trzecia gwiazdka. Tam jeszcze jest jedna z tego, co widzę. Tylko muszę teraz rozkminić, jak tam mam wejść. Czy coś jest w tych dzbankach? Tak, jedna fasolka tu była, a tu ile? Też jedna, okej, spoko. Idźmy tędy. Zobaczmy, co tu jest. Jest to jakaś platforma, czyli czekajcie, spoko. Może jakbym tutaj sobie tak wszedł. A to chyba nie tak działa. Dobra, coś tu się otwarło. Aha, mianowicie to. No to okej. Kolejne schody się pokażą? No mniej więcej tak, dobra. Tylko czy ja tam tak doskoczę, czy nie? Czekajcie, tu już nic nie widzę aktualnie, więc chyba tylko... A, bo to tak jeździ, góra, dół, o cię panie. Dobra, ja tam muszę jakoś wskoczyć, nie? Przynajmniej wypadałoby tam skoczyć. Dobra, Harry, skakuj. Okej, jesteśmy tutaj. Świetnie. Ale tu nam dalej czegoś brakuje, jakichś schodów albo jakiejś, nie wiem, kładki. Dobra, zobaczmy, co to nam się tutaj teraz pokaże ciekawego. Aha, tutaj mamy kolejne przejścia, to okej, spoko. Czekajcie, a tu mogę coś zrobić? Nie, nie mogę. Myślę, że mogę obraz zaczarować. Hopla, hop. Hopla, hop. Oh yeah. Dzięki, stary. O, elegancko. Tylko teraz tak, czekajcie, tu coś trzeba jeszcze zrobić, bo to tak nie może być. Tutaj jest, aha. Trzeba otworzyć przejście, na pewno. Jak ja tam mam doskoczyć? Normalnie z tego? A nie spadnę w dół? Aha, tutaj jest to kulnie ten. Zrobione właśnie dlatego, żeby tam skoczyć. No to spoko. Nie wierzę, no przecież nie wierzę w to. Dlaczego tak się stanęło? Ostatnia kładka. I żem spadnął. O cię panie kochany, dobra. Biegnij, 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 biegnij. Ale ogólnie nie jest najgorzej, bo nie trzeba daleko dymać. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra. Z problemami małymi. I teraz tak, Harry, skup się. Wybij się dobrze. Dobra, mamy to. Cztery gwiazdki, jest safe. Czyżby koniec zadania? Nie, 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 nie. Mamy kolejną gwiazdkę, piątą. Nie, no nie, znowu on, znowu ty. Stary, no weź, zaczaruj go. To jest przerąbany ten sesji w tej grze. Ja cię kręcę, nie zabiję go. Zabił mnie! Ale koleś, no co za typ. Ja ogólnie mam mało życia, czemu tu nie ma żadnej żaby? Kurde, jakaś żaba by się przydała. No tu chyba żadnej nie ma po drodze. Dobra, olać to. Musimy sobie jakoś poradzić. Chodź tu, pajacu. Dobra, dostał raz. Dostał drugi. Jest, mamy cię, mamy cię. Okej,
Okej, okay, załatwiliśmy go. Ale mi też trochę życia było, jakby nie było. Dobra, gdzie mam iść? Tędy? Hello? Na pewno tędy, ale nie wiem jak tam się jeszcze dostać. Jakaś taka strasznie dziwna muzyka jest, która mnie trochę przeraża ogólnie. Czekajcie, ale tutaj jeszcze chyba coś jest, bo wydaje mi się, że chyba coś tu jeszcze powinno być. Jest żabka, oś, super. Fajnie, że jesteś. Trochę życia wpadło. Jeszcze zobaczymy, co tutaj jest w tych komnatach. Nie, stądośmy chyba przyszli. Tak, na to wygląda, że tak. Zajdźmy prosto przed siebie. Aha, czy tu nic więcej w sumie nie będzie? Dobra, zróbmy save'a. No i co teraz? Gdzie jest mój Lumos? Jest Lumos, dobra, drzwi się zamkły. I mamy kładkę, okej, okay, spoko. Kładka jeździ czy stoi? Kładka w sumie się przesuwa, czyli znaczy się, że jeździ. Teraz tak, prawo czy lewo? Idźmy w lewo na razie. Nie, odejdź! Co za badziewie. Ile mam życia? Pewnie mało. No tak. Czekajcie, skąd ja przyszedłem stąd? Tak, to musiałem zrobić. Czyli w sumie muszę się chyba wrócić. Tutaj nic nie widać innego. Tu nie mogę wskoczyć. No nie, no dobra. Czyli tak. Jak to jeździ dalej, tak. W prawo. Czemu tam to jedzie? Co tam jest? Nie, tam stąd przyszedłem. Dobra, czy nie tam? Na pewno nie mogę iść. Jest kolejna żaba, także spoko. Po jednej fasolce, ekstra. Teraz tak. Będą na pewno ciekawsze rzeczy. No, od razu większa ilość fasolek. Dobra, kolejna porcja. I teraz tak, mogę iść w dół, a mogłem iść tam. Nie wiem, co tam było. Więc wrócę się tam i zobaczę po prostu, czy tam można było gdzieś jeszcze iść i coś ciekawego zrobić, bądź coś ciekawego zdobyć. Bo mnie to po prostu ciekawi. Wskocz, Harry, wskocz, spokojnie, no. Ej, co to jest za duch? Siema. Hello again, Harry. Clever lad, you found my secret napping place. No ale co? Nic tu nie ma. Tutaj nie mogę skoczyć za bardzo. Czy mi się tylko wydaje, że nie mogę, a może i mogę. Nie, tam jest save jakiś, to tam nie mogę iść. Myślę, że mi coś może pomoże ten ziomek, ale on jakoś tak nie bardzo do pomocy jest. Dobra, czekajcie, zobaczymy jeszcze z tej strony. Aha, tu się nie da skoczyć nic. No nie, tu się nie da. Dobra, nie wiem, o co chodziło. Idziemy, czekajcie, idziemy w tą stronę, tak? Tutaj był jakiś save chyba, czy coś takiego. Może save'a nie było, ale można iść w dół. No dobra, niech będzie. Odejdź. Ale co tu jest? Czekajcie. Chyba nic, dobra. Myślałem, że może coś fajnego tu będzie, ale niestety nie było tutaj nic. No dobra, idźmy dalej, idźmy przed siebie, zobaczmy, co tu jest. Strasznie ciemno, nic nie widać. Dobra, mogę tu wskoczyć ewentualnie. O Jezus, a tu ciasno, wąsko. Dobra, Harry, spoko. O, jest. Dobra, zaraz ci pomogę, poczekaj. Czekaj, poczekaj, tylko save'a zrobimy, poczekaj. Ha, to nie save. To jest skrzynia duża. Chodź, tutaj są fasolki, stary, gdzie ty jesteś?
Jesteś tutaj? Tam są fasolki w tym, to możesz sobie wziąć jak chcesz. No, coś się otworzyło. O Jezus, ale co to jest i jak to działa, to ja nie wiem. Ej, stary, co, coś ci otwarłem, ale nie wiem co. Serio. Nie żartuję. Dobra, idziemy z powrotem. Nie wiem, czy trzeba się wrócić, ale chyba raczej tak. O Boże, ale tu jest ciemno, tu nic nie widzę. Opla. Dobra, elegancko. No i biegniemy dalej. Czekajcie, tutaj czy tutaj? Nie, tu nie ma nic, czyli musimy jednak do góry i z powrotem, tak jak żeśmy przyszli. No dobra, ekstra. A teraz tak, czy ja to mogę faktycznie do góry wskoczyć, czy nie? No mogę, dobra. Idziemy jeszcze raz tutaj. O, mamy mostek, ekstra, dobra, udało się. Teraz tak, albo tu, albo tam. Co tutaj jest? Lumos, dokładnie. Ojejku, to tak jeździ, tak? I teraz weź i skocz na to i traf jeszcze. Sopogo. Dobra, widzę jak to działa. Proszę się wyłączyć. Dziękuję. Już wiem dlaczego tutaj save'a dali. Harry, trzymaj się. Skaczemy. Dobra, udało się, ekstra. Ha, super, dzięki. No i ekstra, dobra. Okej, moi kochani, tak więc ten odcinek to było na tyle. Ja wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o moim Facebooku, Instagramie, a także subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze go nie subskrybujecie. Jeśli jeszcze subskrybujecie, a ktoś z waszych znajomych go nie subskrybuje, to oczywiście polećcie go swoim znajomym. Możecie również im wysłać ten link w opisie, nie, w opisie wiadomości na fejsie dokładnie. Tak, tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się, miłego dnia, hejas!